Pozostał nam lider Tomasz Nowotniak. Spacer farmera to dla niego jeden z przykrzejszych obowiązków. Najdalej udało mu się zajść na 57 metr. Dziś byłby to dopiero czwarty wynik. A jak będzie naprawdę? Sponsorem kanału jest polski producent suplementów diety Real Farm Nutrition. Skorzystaj z okazji używając kodu STRONG, dzięki któremu otrzymasz 20% rabatu na wszystkie produkty tej firmy. Link do strony sklepu zostawiam w opisie dzisiejszego odcinka. By być na bieżąco ze światem Strongman, subskrybuj nasz kanał, a teraz zapraszam Was do oglądania. Pamiętaj, jak przyjmiesz prawidłową pozycję, zaczynam od gwizdka mierzyć czas, tak? Tomasz Nowotniak regularnie uzyskuje wyniki powyżej 38 sekund, a rekord Polski należy do Jarosława Dymka, który tydzień temu w Stanach Zjednoczonych pokonał całą czołówkę amerykańskich siłaczy. Ten rekord to 42 sekundy i 23 setne. Ile dzisiaj wytrzyma jego młodszy rywal? 5. 10. 15. 20. Duży spokój, koncentracja, czasami spojrzenia w kierunku kolegów głośno informujących o mijających sekundach. Czas. 30. 30. 35 sekund, ale ten grymas na twarzy zwiastuje nadchodzący kryzys. 40. Znakomity wynik, lepiej od rekordu Polski. O, to poprawiłem rekord. Zaraz zobaczymy. Widziałem, to znamy czas. 43-33. Tomasz Nowotniak jest lepszy o sekundę od rekordu Polski Jarka Dymka. Taki rekord na dzień dobry. 43 sekundy i 33 setne. Czy ten rezultat może poprawić Wojciech Enyama? To wynik Tomka Nowotniaka. Ja ci podaję czas. Dobra. Ruszyły stopery, ale w pierwszych sekundach Wojtek miał kłopoty z ustabilizowaniem pozycji ramion. Miesiąc temu w swoim absolutnym debiucie w Pucharze Polski pokonał w tej konkurencji samego dominatora, Mariusza Pudzianowskiego. Trzymał 25-kilową piramidę przez 35 sekund i 33 setne. 20. 25. Zbliża się 30 sekunda. Wojtek jest spokojny, ale jak długo jeszcze? 35. Jest rekord życiowy, ale to już koniec. 38,25. 38 sekund i 25 setnych. Ten wynik miesiąc temu w Zamościu dałby mu drugie miejsce za Jarkiem Dymkiem. To dobra wróżba dla Enyamy. W debiucie był szósty, dziś ma szansę na lepszą lokatę. Pamiętaj, że zaczynam mierzyć czas, dobra, jak przyjmiesz prawidłową pozycję, dobra, tak? Nowa uwaga. Rekord życiowy Sławomira Toczka to same trójki. 33 sekundy i 33 setne. Od początku tego sezonu kaszubski siłacz rośnie w siłę. Ale popatrzmy, jaki niepokój rysuje się na twarzy. Nerwy. Chyba nigdy takim go nie widzieliśmy. 15. 20. 25. Wzorek niżej. Ręce powoli opadają. To końcówka. 34 równe. Duża radość Toczka. On ma serdecznie dosyć etatowych czwartych miejsc. Ten wynik musiał go podbudować. A teraz pora na debiutanta. Ręce wyprostowane między brodą a czołą. Zaczynam mierzyć tobie czas, jak przyjmiesz prawidłową pozycję, tak? To wiązanie do pala nie ma nic wspólnego z zabawą w Indian. Pomaga przyjąć prawidłową pozycję i uniemożliwia balansowanie ciałem w krytycznych momentach. Okej. Piramidka faluje. Adam Małusz popełnił drobny błąd i już ręce lekko mu opadły. A przecież waga to jego ulubiona konkurencja. 15. 20.
25 sekund minęło spokojnie. Pół minuty to ważna granica. No właśnie, są problemy. 34 sekundy, 25 setnych. Adam Małż pokonuje Sławka Toczka. Brawa dla debiutanta. Poważnego debiutanta, bo Adam ma już 38 lat. To zacny wiek dla strongmana. 34 sekundy. Zadowolony ze swojego debiutu? Niestety na razie nie. Spodziewałem się lepszego wyniku. Na treningach ile było? W granicach rekordu Polski 43,4. Czy nie powiedziałeś jeszcze ostatniego słowa? Mam nadzieję. Czy nie będziesz dzisiaj szósty, ostatni? Bardzo bym nie chciał, ale co zrobić, jeżeli tak wypadnie? Nie, musi być dobrze. Trzymajcie kciuki za naszego debiutanta. Zaczynam mierzyć czas, jak przyjmiesz odpowiednią postawę, dobra, tak? Dobra. Co? Tu są ograniczenia, nie możesz bliżej złapać. Okej. Tak? Łapy szerzej. Czekaj. Robert Szczepański to jeden z faworytów. Niżej. Robert, niżej. Robert. 5. Dłonie zawodnika muszą znajdować się na wysokości między czołem a brodą. Robert ma rekord życiowy tylko o pół sekundy lepszy od wyniku Adama Małża. 15. 20. 25. 35. Strasznie walczył. Nie na darmo jest zwany Maximusem. Nowy rekord życiowy 39 sekund i 9 setnych. Jak widać, mięśnie szyi dostały za swoje, aż odjęło mowę siłaczowi z Bydgoszczy. Dziękuję. 39 sekund. Tymczasem jest już Arkadiusz Makurat, który w tej konkurencji zawsze ma kłopoty. Tak. Nie próbował walczyć, po prostu chciał zaliczyć tę konkurencję. Stara kontuzja kręgosłupa nie pozwala Arkowi na zbytnie ryzyko przy takim akurat obciążeniu mięśni. Trzeba będzie odrabiać sporo punktów. Oto komplet wyników. Rekord Polski Tomka Nowotniaka, rekord życiowe Szczepańskiego, Eniamy i Toczka. Debiutant Małż liczył na więcej. Makurat uważał na zdrowie. Ze płaczu. Kolejny sprawdzian, wyciskanie na barki. To jego popisowa konkurencja. Pierw łapie, ty mówisz start. Marek wrzucił ładnie. Mówię góra. Góra. I ja zaczynam. I czekam na gwizdek. Czekasz na gwizdek. Jasne. Góra. Arkadiusz Makurat to rekordzista Polski. We wrześniu aż 20 razy podniósł w górę ciężar 150 kg. 3 tony w ciągu minuty. Ciągle równe tempo. Kiedy się zmęczy? Teraz czas odetchnąć. Chyba nie chce zostawić rywalom złudzeń. Nie, nie będzie dziś kolejnego rekordu Polski, ale kaszubski siłacz potwierdza, że trudno mu dorównać. 17 powtórzeń. 16, 17. I z tym rezultatem będziemy porównywali teraz wyniki. Źle stanąłem. Ale bym rzekł skos, wiesz? Następnym w kolejce do wyciskania jest Sławomir Toczek. Unosisz na wysokość klatki piersiowej, czekasz aż powiem góra, wyciskasz i czekaj na gwizdek. Nie opuszczaj wcześniej, bo nie zaliczę ruchu, tak? Marek, powtarzam. Toczek i Makurat rok temu rywalizowali o prymat w Kościerzynie. Teraz Toczek rezyduje w pobliskiej miejscowości Stara Kiszewa. Każdy z nich jest więc panem na swoich włościach, ale najlepszym na Kaszubach może być tylko jeden. Rekord życiowy Toczka wynosi 8 powtórzeń i chyba długo się nie utrzyma. Arek jak zwykle dopinguje krajana. Dawaj! 9! Dajesz! 10! Kaj! I teraz mocno i zbędę! Mocno! Ostatni mocno!
Niestety nie udał się atak numer 12, ale gratulacje od Makurata są jak najbardziej zasłużone. 11 razy powędrował w górę ciężar 150 kg. Toczek potwierdza dobrą formę. Ale będzie lepiej. 11 powtórzeń. Pod tak czujnym okiem żaden, nawet pojedynczy kilogram, nie ulotni się z platformy, którą teraz podnosić będzie Adam Małysz. Nie znamy możliwości debiutanta, jednak to, co pokazał w Wadze Płaczu, zapowiada interesujący bój. Ładnie, równo, mocniejsze wybicie z nóg niż u poprzedników. Zabrakło siły na 12 próbę. W efekcie Adam wyrównał wynik Sławka Toczka. Zapowiadał, że wyciskanie to to, co lubi najbardziej. I wynik Adama. Podobnie jak Sławek Toczek. 11 powtórzeń. Nie najlepiej. Adam Małysz jest zdecydowanie najstarszy w tej stawce. 38 lat, ręce same składają się do braw. Ale pozostaje pytanie o kondycję. Zostały jeszcze 4 konkurencje. Wojciech Enyama jest o 7 lat młodszy od rywala z Gdańska. Nie wiemy, na co go stać, bo wyciskania nie było podczas zawodów w Zamościu, gdzie debiutował. To była straszna walka, ale niestety przy 8 powtórkach musimy pozostać. Wojtek zaczynał od sukcesów w kulturystyce. Do startu w eliminacjach Pucharu Polski Strongman namówił go Robert Szczepański. To była dobra rada, bo Wojtek eliminację przeszedł jak burza, a teraz pewnie zacznie dopingować kolegę. Maximus był debiutantem w poprzedniej edycji Pucharu, najlepszym debiutantem i ekspresowo awansował do reprezentacji kraju. Rekord życiowy Maximusa 13 powtórzeń. Ale oto fatalny błąd już na starcie. Nie czekał na gwizdek sędziego, sam opuścił ciężar i pierwsza próba nie mogła być zaliczona. Teraz karnie czeka z wyprostowanymi rękami, ale to chyba nie jest tempo, które by wolał. Ogromnie zmęczony. Czyżby mała sensacja? Nie wiem, czy sędziowie zaliczą to podejście. I tak oto Robert Szczepański kończy z wynikiem 11 powtórzeń. Tyle samo, co Toczek i Małysz. Był drugi wiosną w zawodach Pucharu Świata o Grand Prix Polski, ale po chorobie forma lekko spadła. Tak jest, brawa, brawa. Siedzieliśmy jak w kinie na dachu przy kominie. Tak zaczynał się dawny wielki kabaretowy przebój. A na dole Tomasz Nowotniak. Wielki przebój sezonu 2002. Góra. Mocne wybicie z nóg, za to ręce jakby nieco słabsze. I Nowotniak wychodzi na drugie miejsce przed Toczka, Małża i Szczepańskiego. Czternaście razy i koniec. Nie było szans na dorównanie Makuratowi, nie było po co się męczyć. To dopiero druga konkurencja i nie można szafować siłami. Wielu już za to zapłaciło w końcówkach. Wyciskanie na barki pewnie wygrywa rekordzista kraju Arek Makurat. Lider Nowotniak drugi, aż trzech siłaczy na trzecim miejscu i tylko Enyama nie dorównał kolegom.
Po dwóch konkurencjach Toczek niespodziewanie w drugiej połówce tabeli z debiutantami Eniamą i Małżem. Jednak w zasięgu ręki pozostają Makurat i Szczepański, którzy nie oczekiwali chyba tak dużych strat punktowych do lidera Tomka Nowotniaka. Niezłe żeleczki, rozmiar 10 razy XL, a do nich właśnie, co można przypiąć? Takie dwa samochody, każdy waży 1300 kg, w sumie ponad 2,5 tony trzeba przeciągnąć na odcinku 15 metrów. Trzecia konkurencja, oglądajcie. Ustaw sobie, naciągnij. Zgodnie z regulaminem każdą konkurencję rozpoczyna zawodnik najsłabszy w poprzedniej. Tym razem to Wojtek Eniama. Tak? Pamiętaj, startujesz na gwizdek. Jak pierwszy samochód dotknie pachołka, kończymy mierzyć czas, tak? Dobra. Uwaga. Pechowy początek. Nie może złapać rytmu na kostce krośnieńskiego rynku. Za śliski tor, jakby powiedzieli żużlowcy z miejscowego klubu. No i może Wojtek jest zbyt mocno wyprostowany. Każdy rozpoczynający konkurencję pilnie podpatrywany jest przez kolegów. Im na pewno pójdzie już łatwiej. Lepiej uczyć się na cudzych błędach. Wreszcie meta i można tylko współczuć tej roli konika doświadczalnego. Ile? 35-63. Czas na pewno do poprawienia, chociaż akurat w tej konkurencji nie można mechanicznie porównywać rezultatów z różnych zawodów. Nie mogę go ruszyć w ogóle. Bardzo dobry wynik na początek. Co, szarpać trzeba czy jak? Nie mogłem go ruszyć w ogóle. Ale szarpać na bicie? Nie wiadomo. Szarpać trzeba, no bo... Dobrze w tych butach? Buty się nie ślizgają, także dobrze jest, nie? A myślisz, że w tych też dobrze będzie? No tak. Mocowanie uprzęży wymaga staranności. Lekko przekręcony któryś z pasów wbije się w ciało z siłą 2,5 tony. Tego nigdy nie wytrzyma i nie pójdzie dalej. Gotowe. No proszę, jaka błyskawiczna lekcja z obserwacji Eniamy. Toczek właściwie na czworakach. Siła przyłożona niemal równolegle do kierunku poruszania się aut. I jakże szybkie tempo. Oto meta i bardzo dobry czas Sławka, 17,03. Taki wynik, ale w metrach dał kiedyś Józefowi Schmidtowi złoty medal olimpijski w trójskoku. 17,03. 17,03. Spaliłeś gumy w butach? Nie, to była taka taktyka na psa. Na psa. Starałem się jak najbardziej wykorzystać wagę ciała i się pochyliłem maksymalnie do przodu i sobie pomogłem rączkami. I tak to wyszło, jak wyszło. Czyli jest szansa na zwycięstwo? Nie mam szansa na zwycięstwo, nie, ale myślę, że może walka tam jakieś trzecie miejsce skromne. Jaki styl jazdy obrał Adam Małż? Startujesz na gwizdek, tak? Jesteś gotowy? Tak. Ruszyły stopery, ale nie samochody. Dopiero po kolejnym szarpnięciu koła zaczęły się toczyć ku mecie. Wyraźnie widać, im niżej pochylony zawodnik, tym szybciej jadą auta. Imponująca końcówka Adama. Teraz dopiero mógłby daleko zajechać. 18,60. Wyraźnie zadowolony, nadal nawiązuje walkę z bardziej doświadczonymi rywalami. Teraz jednak będzie ostra weryfikacja jego wyniku. Do uprzęży podejdzie już Robert Szczepański. 18,60. Dobra, dzięki. Żeby cię o skórę nie ocierało. Tak dobrze? Czekaj. Powiedz, jak będziesz gotowy, tak? Gotów. Nie widać, żeby buty Maximusa były cudowną receptą. Rozpędza auta systematycznie, ale dopiero teraz jest szybko. Siedemnaście siedemdziesiąt osiem. Niemal idealnie w środku między Toczkiem a Małżem. 17,78. Sławek, no lepszy. Czekamy na jazdę Tomka Nowotniaka.
kiwnij, tak? Dobra. Też bardzo nisko. Pociągnął od razu, ma bardzo mocne nogi. Bardzo szybki finisz Nowotniaka, 2 sekundy szybciej od Toczka. Tomek Bliski, drugi godzi zwycięstwa. Został jeszcze Arek Makurat. Dragon! Tomek Nowotniak! Powiedz, jak będziesz gotów, tak? Tak. Arek jest bardzo skupiony. Widać, że zależy mu na odrobieniu strat z tej pechowej wagi płaczu. Gotowy. Jaka zaciętość w końcówce. Minimalnie przegrał. Drugi. 15-25. Tak, to był kolejny dobry występ Arkadiusza Makurata. Zresztą popatrzmy na tabelę wyników. Zaledwie 12 setnych sekundy dzieli Nowotniaka od zawodnika z Kościerzyny. Kolejna trójka w mniej niż sekundowych odstępach, tylko Niyama znów zapłacił za przecieranie trasy rywalom. Na półmetku debiutanci Niyama i Małż tuż za słabiej spisującym się Toczkiem, który znów okupuje tak nielubiane czwarte miejsce. W górnej połówce tabeli Makurat i Szczepański tracą już 5-6 punktów do wyraźnego lidera Tomasza Nowotniaka. Czekasz na żaden sygnał, podchodzisz do walizek, podnosisz i ruszamy, tak? Wojciech Niyama, ciągle lekko stremowany, szykuje się do spaceru farmera z dwiema walizkami ważącymi po 120 kg. To jedna z jego ulubionych konkurencji. Pierwszy nawrót już po 15 metrach. Zwykle prosta ma o 5 metrów więcej. Niech więc Państwa nie zmylą te na pozór szybciej pokonywane pojedyncze odcinki. ...45 metrów Wojtka Niyamy. Koniec spaceru. Wojtek wreszcie jest zadowolony. Wynik 48 metrów i 7 centymetrów. Trudno porównywać z poprzednimi rezultatami innych zawodników, bo dziś proste są krótsze, za to pustych metrów na nawrotach więcej. Patrzmy jednak na linię startu. Pojawi się tu Adam Małż, który w przeciwieństwie do Niyamy niechętnie wybiera się w takie spacery jak ten. Ruszył szybko. Może dlatego to zachwianie na początku. Chyba powinien dotrzeć gdzieś w okolice 60 metra, by nawiązać walkę z resztą doświadczonych rywali. Jak nagle puściła prawa dłoń, co za pech. Teraz wiadomo, skąd ta niechęć Adama do spaceru farmera. 30 metrów to nie jest wynik, z którym można zawojować nie tylko świat, ale choćby Krosno. Witam, panie sędzio. Witam, witam pana, panie Robercie. Robert Szczepański jest następny w kolejce. Jego rekord życiowy na normalnej trasie ustanowiony przed miesiącem wynosi 69 metrów. Jeśli chce odrabiać straty do Nowotniaka, musi zaliczyć teraz podobną odległość. Maximus! Jeszcze brakuje mu 15 do 20 metrów do szczęścia. Niebezpieczne było to zachwianie. Topnieją siły.
powyżej 60 metrów, a zatem cel jest osiągnięty. Dokładnie 65 metrów 15 centymetrów. Życiowy wynik Nowotniaka jest gorszy o 7 metrów. Robert może mieć nadzieję, że odrobi co najmniej punkt. Teraz może odetchnąć. 5 metrów 15 centymetrów, ja jest na prowadzeniu w tej chwili. Ciężko faktycznie na tych 15-metrowych. Ciężko, ciężko. Sławomir Toczek starannie eliminuje możliwość poślizgu dłoni na uchwytach walizek. Podchodzisz i jedziemy, tak? Sławek jak zwykle woli bieg zamiast spaceru. Rekord życiowy ma zbliżony do Szczepańskiego. Może być ciekawie. Ręce opadają, ale Toczek nie zwalnia tempa. Bardzo pewnie zaliczył 60 metrów i już jest dalej niż zaszedł Szczepański. Rewelacja! Ponad 80 metrów to już światowa klasa. 80, 75. Ile? 80, 75. 80 metrów. Niosłeś i naprawdę daleko doniosłeś. No myślę, że troszkę daleko jak na te warunki. Odcinki były 15-metrowe, zawsze są 20-metrowe, czyli łatwiej. Na tym jest trudniej, podłoże było takie, jakie widać. A wynik myślę, że dobra, okaże się teraz po arku. Armera. Ty mówisz start, czy coś? Nie, podchodzisz, podnosisz, idziesz. Dwie stalowe walizki ważą po 120 kg każda. Kilka minut temu Sławomir Toczek zaniósł je na odległość 80 metrów i 75 centymetrów. Pierwszy nawrót już po 15 metrach. Szerokie wyjścia z zakrętów, sporo pustych metrów, bo przecież pomiar dokonywany jest tylko... Jeszcze 5 metrów i pokona Szczepańskiego. Brawo Arek, to na pewno jest druga odległość, 70 metrów 25 centymetrów. Metr bliżej od rekordu życiowego na dłuższych prostych. Ale biorąc pod uwagę, że teraz musiał wykonać o jeden nawrót więcej, przeszedł w sumie dalej niż kiedykolwiek. Pozostał nam lider Tomasz Nowotniak. Spacer farmera to dla niego jeden z przykrzejszych obowiązków. Najdalej udało mu się zajść na 57 metr. Dziś byłby to dopiero czwarty wynik. A jak będzie naprawdę? Ciasny nawrót tuż przy słupku. Tomek idzie bardzo szybko. No tak, farmerskie obowiązki nie dla studenta AWF-u. 56-70 nie odbiega wiele od rekordu życiowego, ale na punkty przelicza się raczej marnie.
Rewelacyjny marsz Sławka Tuczka przynosi mu pierwsze dziś zwycięstwo. Maturak zarabia kolejny punkt nad Szczepańskim. Nowotniak nie dokonał przełomu w swoich spacerach, a dla debiutantów to był bardzo trudny sprawdzian. Po czterech konkurencjach Enyama i Małż definitywnie odpadli z walki. Szczepański pozwolił się dogonić Toczkowi. Makurat traci już tylko 3 punkty do Nowotniaka. No, teraz ten pomost to jest naprawdę całkiem niski, ale spróbujcie ten największy ciężar, 175 kg na niego położyć. Po raz pierwszy w tym roku załadunek elementów stalowych. Zapraszam. Zabawę zaczyna debiutant Adam Małż. Pamiętaj o pachołku, tak? Po ostatnim. Podest ma metr wysokości. Adam 182 cm wzrostu. Może mieć kłopot z najcięższym elementem. Czas Adama 22 sekundy, a rekord Polski Mariusza Pudzianowskiego to 14 sekund i 93 setne. 22,07. Kiwnij głową. Wojtek Enyama w tej konkurencji jeszcze nie startował. Wolniejszy od Małża. To jednak problem. Wojtek mierzy także 1,82 m, ale idzie mu gorzej niż Adamowi. Niestety, Enyama nie dał rady. Jeśli inni wykonają zadanie, on zakończy tę próbę z zerowym dorobkiem. Walka o piątą lokatę będzie prawie niemożliwa. Nie ukończenie konkurencji. Nie zaliczone. No niestety oprócz nogi miałem jeszcze kontuzję bicepsu i nie byłem w stanie już podciągnąć tego największego ciężaru. Krzyczeliśmy tutaj dla ciebie jak mogliśmy i nie udało się. No słyszałem, dziękuję za doping. Jak będziesz gotowy, w pozycji wyprostowanej, kiwniesz głową, tak? W dół. Kiwniesz głową i wtedy po gwizdku dopiero możesz się schylać, tak? Stał skupiony i jednocześnie zdenerwowany. Teraz to wulkan energii. Dotknął pachołka. Na stoperach czas 15 sekund i 87 setnych. Ledwie sekundę gorzej od rekordu Pudzianowskiego. Ale Tomek najwyraźniej nie jest zadowolony. To ciekawe, czyżby wiedział, że stać go na lepszy wynik? Tak czy inaczej, Nowotniak obejmuje prowadzenie. Dziękuję. Jak wypadnie Szczepański? 15 sekund 84 setnych! Możesz go kopnąć. Jak będziesz gotowy, w pozycji wyprostowanej, kiwnij głową, tak? Robert musi dać z siebie maksimum, bo Makurat uciekł mu na 2 punkty, a Toczek ostro naciera. Wyprostuj się. Gotów. Czas taki jak Nowotniaka. Najlepszy. Ale co się stało z lewą nogą? 15,78, tak? To pierwszy. Najlepszy czas niestety Robert wyraźnie kuleje. Oby nie była to jakaś groźniejsza kontuzja. Przecież tak wspaniale zaczął sezon od drugiego miejsca w Grand Prix Polski. W głowę sobie naderwałem. Przy podnoszeniu. Szukasz tego masażysta? To 170. Nie, chyba coś mi, wiesz, tutaj mi strzeliło coś. Nie wiem, czy tego bym naderwał mięsień, wiesz? Wielki pech Roberta Szczepańskiego. Dobrze, że to naderwanie, a nie zerwanie. Rok temu doświadczyli tego Lubomir Libacki i Jacek Dymek. I dopiero teraz wrócili do rywalizacji. To boli? Nie. Wyprostuj się. Poczekaj.
ja ci powiem. Jeśli Makurat poprawi wynik Szczepańskiego, zapewni sobie drugi stopień podium. Uwaga. Gotowy. Nie było tak szybko, jak sobie wymarzył. 17.59. Przepraszam. 17.59. To na razie trzeci wynik, czyli Szczepański odrobił stratę. Tylko czy wystąpi w ostatniej konkurencji? Naciągnął mięsień, bo to w tej chwili lodem obłożyłem. Wcześniej co to było? Proszę? To teraz, czy to wcześniej? Teraz, co się stało? Najbardziej załamana tym, co się stało, żona Roberta Szczepańskiego. Najpierw choroba, teraz ta noga. Nie wiem, co się dzieje w tym sezonie. Jakiś pech nas prześladuje od 3 tygodni. Mąż choruje. Jestem w szoku po prostu, co tutaj się stało. Jeszcze nie wiem dokładnie, zaraz zapytam, o co chodzi. No wiem, zastrzyk, ale tutaj pan mówi, że czasem mogę całkiem naderwać. Bólu. To jeszcze gorzej dla niego, jeżeli nie będzie czuł bólu. Ból jest dla niego osłyszeństwem. No dobra, to robisz, nie biorę tego. Ważna decyzja przed Robertem. No i co robisz? Nie, no startuję, nie biorę zastrzyku, zobaczymy, jak będzie mnie bolało, to po prostu odpuszczę sobie tą konkurencję. Tutaj pan dobrze mówi, dostanę zastrzyk przeciwbólowy i nie będę czuł i sobie tą kontuzję pogłębię i będę miał do końca sezon z głowy. Pozostał Sławomir Toczek, najniższy, więc chyba bez szans na sukces. Stoisz wyprostowany, jak będziesz gotowy, kiwasz głową albo mówisz gotów. Dopiero po gwizdku zaczynasz. Zaczynasz od najlżejszej, kończysz na tej najcięższej. Po wrzuceniu ostatniej pachołek, tak? Okej. Okay. Gotów! Rekord życiowy Sławka to ponad 17 sekund. Jak on to zrobił? Po prostu szok! Najlepszy. 14,91. 14,91. Najlepszy. Tak, proszę państwa, 14,91. Rekord Polski. Mały wzrostem Toczek szybszy niż wielki Budzianowski. Coś niesamowitego. Mały szaleje. Kolejna wygrana konkurencja. Kiedyś to się musiało zdarzyć, nie? Kiedyś byłem cały czas czwarty. Wreszcie przełamałem to epochowe miejsce. I no teraz już podjeżdżam po trzecie. Myślę, że dzisiaj to trzecie może też zaliczę. W piątej konkurencji na pozór wszystko zgodnie z planem. Debiutanci w ogonie, Makurat wolniejszy od Nowotniaka, ale ten niespodziewanie przegrywa ze Szczepańskim. A wszystkich sensacyjnie godzi Toczek, bijąc o 0,02 sekundy rekord Mariusza Pudzianowskiego. Zero punktów Eniamy ustawia go na straconej pozycji. Małż pewny 5. miejsca, Makurat spadł na 4., a Toczek szturmem wdarł się na 2. lokatę. Ale i tak każda obsada niższych stopni podium jest jeszcze możliwa. Wszystko zaś było wodą na młyn Nowotniaka, który powinien jednak zachować siły i czujność. Jeszcze? Nie, dobra. Ostatnia mordercza konkurencja to trzymanie beczek ważących po 175 kg. Okej, okay. Jak podniesiesz, zaczyna mierzyć czas. Zaczyna Wojciech Eniama. Wojciech Eniama! Jak drobna wydaje się postać Wojtka na tym ogromnym podejście. Przypominam, w rękach łącznie 350 kg. Ciągną w dół, urywają ręce, zgniatają kręgosłup i stawy nóg. Najlepsi wytrzymują ponad minutę. Rekord dzierży Tomek Nowotniak, 1,5 minuty. Dla Eniamy to pierwszy taki egzamin w karierze. Nie dał już rady. Walka z beczkami to także walka z własną psychiką. Odepchnięcie od siebie bólu wszystkich mięśni, ścięgien i stawów. Tego trzeba się nauczyć. Wojtek chyba powinien wyzwalać w sobie większą agresję. Jest za spokojny. Jego czas 32 sekundy i 62 setne. Adam Małż także debiutuje z beczkami. Czy nie odczuwa strachu, czy jest gotów zatracić się w rytmie głośnej muzyki, by zagłuszyć ból? Ksa! Ruszyły stopery, ale tu czas biegnie jeszcze wolniej.
Adam nie dotrwał do pełnej minuty, ale to jest naprawdę dobry wynik. 52 sekundy i 32 setne. Mimo swoich 38 lat chciałby jeszcze długo trenować sporty siłowe. Najbardziej obawia się kontuzji, bo to przecież walka z ekstremalnymi ciężarami. Doświadczył dziś tego Robert Szczepański. 52 sekundy, 63 setne. 0,3 setne. Nieco ponad 52 sekundy. Tak, tak. O tak, jak się wyprostujesz, zaczynam mierzyć czas, tak? Dobrze. Panie i panowie? Bandaż elastyczny na lewym udzie. Wszyscy pytamy, czy mięsień wytrzyma. Jeśli zablokuje stawy, mięśniom będzie łatwiej. Szybkie oddechy, dotlenianie organizmu i mięśni. Teraz poczuł te 350 kg. Jeszcze kilka sekund i pokona małża. Urwała się lewa dłoń z uchwytu. Tak niewiele brakowało. Ile? Wielkie brawa! 49,79. Cóż, 49,79 to czas o pół minuty gorszy od rekordu życiowego Roberta Szczepańskiego. Ale pamiętajmy o kontuzji. 49,79. No jak noga? Wytrzymała. Noga wytrzymała, ale jednak tam coś w psychice pozostało i się obawiałem dłużej trzymać, żeby tej kontuzji nie pogłębić, bo tutaj lekarz mówił, że no może to się skończyć tragicznie i będę wykluczony cały sezon lub bądź dłużej. A przed tobą zawody w Kanadzie międzynarodowe? No dokładnie, teraz nie wiem jak tutaj moje losy się potoczą, bo nie wiadomo jak długo będzie trwała rehabilitacja. No mam nadzieję, że się jakoś szybko wykuruję i pojadę na te zawody. Robert, okay. Pamiętaj jak będziesz prawidłowo stosowany, tak się co pięć, proszę, nie? Policzmy. 50 sekund wystarcza Makuratowi do zajęcia trzeciego miejsca. Jeśli marzy o drugim, musi pójść na maksa, bo rekord życiowy Sławka Toczka wynosi ponad 73 sekundy. Sekund, czyżby to miało już długo nie potrwać? Chyba opanował kryzys. Już lepszy od Szczepańskiego. Czy wygra z małżem? Tak! Wspaniale walczył. 61 sekund i 63 setne. To zupełnie inny zawodnik niż w poprzednim sezonie. Gdyby nie ta kontuzja zabierająca mu punkty w wadze płaczy. Tak czy inaczej, Sławek Toczek musi teraz wytrzymać ponad minutę. Poczekaj jeszcze. Uważaj. Dawać. Czekaj. Panowie. Co? No, dobra. To 5 sekund. Po co Sławek? Dziesięć! Trzymaj! 15! Trzymaj Sławek, mocno! 20! 20! Rytm muzyki! 25! 25! Trzymaj! Cały czas trzymaj! Rytm muzyki! 30! Trzymaj, dobrze jest! Nogi zablokuj, trzymaj! 35! Trzymaj! 50,
pokonał Makurata. Będzie miał drugą lokatę w tych zawodach. To największy jego sukces w karierze. 64 sekundy i 25 setnych. Nie poprawił swojego rekordu, ale w tej konkurencji tego się nie robi na zawołanie. Tomek, pięty na linii, okej. Jak się wyprostujesz, zaczynam mierzyć czas, tak? Co 5 sekund czas, poproszę. Ja ci będę podawał, Tomek. A na podejście jest już rekordzista kraju, Tomasz Nowotniak. Ruszyły stopery i muszą zatrzymać się najwcześniej po upływie 50 sekund, bo inaczej Nowotniak skończy zawody z taką samą liczbą punktów jak Toczek. Ale mając mniej zwycięstw, przegra na finiszu. A w tej akurat konkurencji nikt nie może być z góry pewien samego siebie. Co za emocje! 20! 25! Trzymaj, Tomek, trzymaj! 30! To autosugestia. Patrzcie, jak świetnie się czuję. Postoję do wieczora. 50! 55! Już wiemy, że Tomek wygrał zawody, a te konkurencje... Minuta! Tomek Nowotniak wygrywa dziś po raz trzeci. Równe 67 sekund. Wspaniałe widowisko zafundowali nam dzisiaj siłacze. Wielkie radości i małe na szczęście dramaty. To jest Strongman. Mocni ludzie i mocne wrażenia. Popatrzmy już spokojniej na wyniki ostatniej konkurencji. Jakże niewielkie różnice czasowe Nowotniaka, Toczka i Makurata. I dramat Roberta Szczepańskiego. Końcowa tabela okrutna dla debiutantów. Enyamy i Małże. Szczepański przegrywa z kontuzją i skutkami wcześniejszej choroby. Kaszubscy mocarze, Makurat i Toczek wreszcie na podium. Dla Toczka to największy sukces w karierze, a dla Nowotniaka drugie w krótkiej karierze zwycięstwo. A ten wspaniały puchar przypomina, że byliśmy w Krośnie, w krainie złóż roponośnych, gdzie dokładnie 150 lat temu Ignacy Łukasiewicz skonstruował pierwszą lampę naftową na świecie. To piękny, ostatni, końcowy akcent tego, co działo się tutaj na rynku w Krośnie. Dzisiaj najlepszym okazał się Tomek Nowotniak i to z jaką przewagą. Oglądajcie następny odcinek Siłaczy. Już za tydzień kolejne wielkie emocje.